Pierwszymi przejawami wiary Egipcjan w życie po śmierci było poświadczone jeszcze na długo przed okresem predynastycznym, jeszcze w czasach wczesnego neolitu, układanie ciała w określonej pozycji, to znaczy w pozycji embrionalnej z twarzą zwróconą ku zachodowi i wkładanie do grobu rozmaitego wyposażenia. Wskazuje to nie tylko na wiarę w odrodzenie po śmierci, ale także w to, że przyszłe życie będzie lepsze od ziemskiego. Na podstawie zachowanych źródeł oraz danych zebranych przez archeologów można próbować odtworzyć dosyć wiarygodnie obraz tych przekonań, które oczywiście przez cały czas trwania egipskiej cywilizacji podlegały ewolucji i zmianom. Złożenie ciała do grobu nie było dla Egipcjan kresem życia, lecz przejściem do nowej, wyższej i upragnionej formy egzystencji, pozbawionej wszelkich niedogodności ziemskiej codzienności. Całe dotychczasowe życie było zaledwie przygotowaniem do tej jedynej prawdziwej formy żywota, wiecznego i znacznie lepszego. Początkowo większość zwyczajnych ludzi nie była mumifikowana, dlatego też ludzie pragnęli spocząć w pobliżu swojego władcy, aby bliskość faraona pomogła im w podróży w zaświaty. Tak też na przykład Saqqara, miejsce spoczynku większości faraonów starego państwa, stało się największym cmentarzem na świecie. Jednak Saqqara nie jest jedynym tego typu egipskim cmentarzem. Jednak kiedy po pierwszym okresie przejściowym wskutek zmniejszenia autorytetu faraonów okazało się, że każdy prawy człowiek może odrodzić się w zaświatach jako Ozyrys, pośrednictwo władcy stało się zbędne. Odrodzenie wymagało jednak dopełnienia przez kandydata na Ozyrysa pewnych zabiegów. Ważne było zachowanie tożsamości zmarłego. Stąd też wzięła się dbałość o zachowanie swego imienia, a także rytuał mumifikacji ciała, jako że pozwalała ona na osobniczą identyfikację w lepszym świecie Duat oraz troska o umożliwieniu zmarłemu używania tam własnego języka w obronie swych interesów. Po zabalsamowaniu zwłok trzeba było więc jeszcze zapewnić nieboszczykowi możliwość działania w przyszłości. Robiono to, dokonując tzw. rytuał otwarcia ust na mumii, który przywracał zdolność korzystania ze zmysłów i mowy. Dopiero wtedy uzdatnioną do życia po śmierci mumię można było złożyć w grobie. Stamtąd zmarły sam, bez pomocy żywych, wyruszał w daleką podróż, której celem było osiągnięcie sali sądu Ozyrysa. W czasach średniego państwa istniało pewne ciekawe przekonanie, iż najlepszym sposobem na znalezienie się w pobliżu Ozyrysa była pielgrzymka mumii do jego prawdziwego grobu znajdującego się, jak wierzono, w Abydos. Zmarli królowie i bogaci ludzie odbywali ją często naprawdę, świadczą o tym niezliczone ilości naczyń ofiarne rozsiane w różnych miejscach Abydos. Ludziom mniej zamożnym pozostawało jedynie zapewnić odbycie pielgrzymki swej mumie przynajmniej symbolicznie. Stąd też liczne ujęcia tego tematu często pojawiają się w postaci tzw. modeli grobowych wkładanych do grobów w dobie średniego państwa, a także malowideł czy reliefów, którymi pokrywano ściany kaplic, grobowców lub nawet same groby. Dzięki praktycznym zabiegom przeprowadzonym na mumii dusza zmarłego mogła wydostać się w ciała, odrodziwszy się w sarkofagu, który Egipcjanie nazywali Panem Życia Wiecznego, i wyruszać w podróż do krainy wiecznej szczęśliwości, ostatecznego celu wędrówki każdego człowieka. Przez ukryte w grobowcu wejście, w starym państwie mające formę tzw. ślepych wrót, dusza mogła przeniknąć do krainy zmarłych i Menet, by przez jej labirynty i bramy podążyć do sali wielkiego sądu Ozyrysa. U jej wrót czekał Anubis, nazywany przez Greków Psychopompos, czyli przewodnik dusz, i zaprowadzał duszę przed oblicze wielkiego kolegium bogów z samym Ozyrysem na czele. Tak więc dostojny zmarły dokonywał obrachunku sumienia za swą przeszłość, odbywając tak zwaną spowiedź negatywną. Jednak zanim tam doszedł, czekały go liczne trudności po drodze, którym się teraz przyjrzymy. Dotarcie do wielkiej sali sądu Ozyrysa wymagało od zmarłego nie tylko zręczności, ale także i głębokiej wiedzy. Na zagubioną w podziemiach Duatu duszę czyhały w licznych dziurach i ciemnych zakamarków wszelkiego rodzaju demony, brudne, ponure, złośliwe, noszące odrażające imiona, które w przybliżeniu znaczą tyle co ścierwownik, gównozjad i tym podobne. Były tam morza piekielnego ognia, pełne trupów jeziora, nie mówiąc już o najstraszniejszym wrogu wszelkiego istnienia, wężowym demonie Apopisie.
Przede wszystkim jednak drogę i co rusz zagradzały liczne bramy pilnowane przez strażników uzbrojonych w rzeźnickie noże. By przekonać ich do siebie, trzeba było znać ich budzące grozę imiona. Dźwięk własnego imienia działał bowiem na nich kojąco. Nastawiał ich przychylnie i skłaniał do rozmowy. Właściwy skutek odnosił także wręczony im drobny podarunek, możemy to nazwać po imieniu, trzeba było im dać łapówkę. Stąd też bardzo często w grobach zostawiano liczne dary właśnie dla strażników bram. Biada jednak była temu, kto nie znał właściwego imienia, pomylił je bądź przyszedł z pustymi rękami. Urażony strażnik rzucał się wówczas na niego, szlachtując go bezlitośnie na drobne kawałki. Jak jednak spamiętać wszystko i nie pomylić się ani razu? By umożliwić zmarłemu znalezienie właściwej drogi w zaświaty i bezpieczną wędrówkę przez wrota Duadu, Egipcjanie napisali wiele przewodników i podręczników. Zmarły zabierał więc ze sobą w tą największą podróż ściągawkę spisaną na papirusie lub korzystał z jej odpisów, którymi dekorowany był jego grobowiec lub trumna. Stosunkowo prosta i występująca już w tekstach sarkofagów mapa Duatu, zwana Księgą Dwóch Dróg, stopniowo przekształcała się w coraz bardziej wyrafinowane i skomplikowane przewodniki poza światach. Najobszerniejsze z takich przewodników znajdowały się w grobowcach faraonów, gdyż to na nich w zaświatach czyhało największe niebezpieczeństwo. Wielu demonom zależało na tym, by zniszczyć świetlistą duszę faraona. Dlatego też ich grobowce, szczególnie faraonów z okresu Nowego Państwa, są tak bogato dekorowane, a teksty i obrazy na ścianach głównie dotyczą tego, jak przejść przez Duat. Wśród władców największą popularnością cieszyła się Księga Amduat, Księga Bram oraz Księga Jaskiń. Sam królewski grobowiec zresztą uchodził w okresie Nowego Państwa za swego rodzaju model zaświatów. Zwykłym ludziom wystarczała w zupełności tak zwana Księga Wychodzenia za Dnia, popularnie nazywana dziś Księgą Umarłych, co jest całkowicie sprzeczne z jej interpretacją. Egipski tytuł wskazuje, że księga miała umożliwić dysponującemu nią wyjście cało ze wszelkich czekających go w Duadzie opresji, zapewnić wydostanie się z mrocznych czeluści zaświatów na jego upragnione światło dnia życia wiecznego. Wierzono także, że w Duadzie czasami można spotkać przechadzającego się Anubisa, który po spotkaniu zmarłego może bezpiecznie go przeprowadzić przez wrota. Stąd też bardzo często w grobowcach czy na sarkofagach, bądź też na księdze wychodzenia za dnia widnieją przedstawienia zmarłego właśnie w towarzystwie Anubisa, który trzyma go za rękę. Jednak Anubisa na swojej drodze mogli spotkać tylko ci najbardziej sprawiedliwi ze zmarłych. Przeszedłszy pełne groźnych istot za światy, zmarły docierał do wrót sali dwóch prawd. U wejścia witała go krwiożercza bogini imieniem Hotep Hor. Zamiast głowy miała dwa węże lub dwie głowy, lwa i krokodyla, zaś w dłoniach dzierżyła noże. Zmarły stawał pokornie przy wejściu do sali i nie wchodząc do środka, uniżenie pozdrawiał rezydujący tam trybunał boskich sędziów. Chwała Tobie, wielki Boże, Panie obydwu prawd. Przybyłem do Ciebie, aby oglądać bogów, aby oglądać Twoją piękność. Znam Ciebie, znam imiona 42 bogów, którzy są z Tobą w szerokiej sali obu prawd, którzy żyją prawdą, pilnują grzeszników, którzy piją ich krew w dniu straszliwego obrachunku wobec Ven Nofere. Oto poznał Was, Panowie obydwu prawd, przyniosłem Wam prawdę, unicestwiłem grzechy. Po wyrecytowaniu modlitwy zmarły był wpuszczany do sali dwóch prawd, czyli sądu, gdzie rezydował Ozyrys, władca krainy umarłych. Towarzyszyło mu 42 sędziów, mniejszych rangą bogów, z których każdy osądzał jeden z 42 grzechów głównych, uchodzących za szczególnie ciężkie w społeczeństwie starożytnych Egipcjan. By przekonać sąd o swojej niewinności i nastawić go przychylnie do siebie, zmarły wygłaszał deklarację swej niewinności, zwaną spowiedzią negatywną, w której zapewniał o swoim bezgrzesznym żywocie. Nie kłamałem, nie niszczyłem pożywienia, nie rabowałem biednych, nie byłem chciwy, nie kradłem, nie zabijałem, nie kradłem ofiar przeznaczonych dla bogów, nie spółkowałem z osobą tej samej płci, nie byłem rozpustny i nie uprawiałem samogwałtu w miejscach świętych. Jestem czysty, jestem czysty, jestem czysty. Czystość moja jest czystością Feniksa, który jest Herakropolis. Nie stanie mi się krzywda w tej krainie, w tej sali dwóch prawd, albowiem znam imiona bogów.
którzy są z tobą. A oto miona 42 pomniejszych sędziów oraz grzechy, za które rozsądzali zmarłego. Daleko kroczący, kłamstwo, obejmujący ogień, rabunek, nosacz, chciwość, połykacz cieni, kradzież, groźny, morderstwo, podwójny lew, niszczenie pożywienia, płomiennooki, nieuczciwość, płomień, kradzież ofiary dla bogów, łamignat, złorzeczenie, płomienno-zielony, rabowanie pożywienia, pochodzący z jaskini, ponuractwo, białozęby, samogwałt w miejscu świętym, krwiożerca, zabicie świętego zwierzęcia, kiszkożerca, krzywoprzysięstwo, pan prawdy, kradzież chleba, wędrowca, wcipskość, bladolicy, paplanie, podwójnie zły, złość, wąż umemti, homoseksualizm, wiodący niesione, złe zachowanie, będący ponad starym, zastraszenie, niszczyciel, łamanie prawa, burzyciel, porywczość, młodzieńczy, nieposłuszeństwo prawdzie, dalekowidzący, zakłócanie spokoju, pochodzący z ołtarza, oszukiwanie, twarz za nim, stosunek z dzieckiem, gorąco stopy, lenistwo, pochodzący z ciemności, kłótliwość, przynoszący twoje ofiary, nadpobudliwość, pan twarzy, niecierpliwość, oskarżyciel, niszczenie wyobrażeń bogów, pan rogów, gadulstwo, nefertum, czynienie zła, tamsep, spiskowanie przeciwko faraonowi, czyniący dobro, niszczenie kanałów nawadniających pola, uderzający wodę, głośne mówienie, dowódca ludzkości, ubliżanie bogom, darczyńca Boga, czynienie zła, darczyńca siły, samochwalstwo, wąż sięgający swej głowy, nieuczciwe zdobywanie majątku, wąż dający i przynoszący, bluźnierstwo. Zmarły musiał zapewnić każdego z tych 42 sędziów o swojej niewinności, a przy tym nie mógł kłamać. By ostatecznie przekonać bogów o swej niewinności, zmarły podawał swe serce na świadka, mówiąc: o moje serce, które otrzymałem od matki swojej. O moje serce, które otrzymałem od matki swojej. O moje serce, które dorastało ze mną. Nie stawaj przeciwko mnie jako świadek. Nie bądź wrogiem względem mnie w obecności Trybunału Bogów. Starożytni Egipcjanie uważali, że to serce, a nie mózg, jest odpowiedzialny za wszystkie myśli i uczucia, a także jest czymś w rodzaju czarnej skrzynki, która gromadzi wszelkie dobre i złe uczynki dokonane przez człowieka. Dlatego też serce było jedynym organem wewnętrznym, niewyciąganym z ciała człowieka podczas mumifikacji i niewkładanym do urn kanopskich. Dodatkowo bardzo często przy sercu zmarłego, wewnątrz ciała czy między bandażami składano tzw. skarabeusza sercowego, świętego żuka, który miał chronić serce podczas wędrówki w zaświaty. Jednak by Ozyrys mógł wydać ostateczny osąd, Anubis zabierał serce zmarłego i kładł je na wadze z dwoma szalkami. Przystępował do ważenia, aby sprawdzić, czy zmarły mówił prawdę, kładł serce na jednej szali wagi, na drugiej zaś pióro bogini sprawiedliwości Mat, symbolizujące prawdę. Bogini Mat była uosobieniem ładu, sprawiedliwości i prawości. Jeśli ramiona wagi pozostały w równowadze, oznaczało to, że zmarły mówił prawdę. Jeżeli zaś szalka z sercem okazała się cięższa, pióra Mat i serce wędrowało w dół, oznaczało to, że zmarły kłamał. Anubis ogłaszał wynik ważenia, zaś Stot, pisarz bogów, ukazywany jako człowiek z głową Imbisa, zapisywał go na papirusie. Jeżeli zmarły okazał się winny, Anubis zabierał serce zmarłego i podawał je pożeradce Ammut, która występowała pod postacią demona o głowie krokodyla i tułowiu lwa i hipopotama. Jeżeli Ammut pożarła serce, zmarły na zawsze przestawał istnieć, a jego dobra, które zabrał ze sobą do grobu, otrzymywał inny zmarły, który był biedniejszy, lecz okazał się sprawiedliwszy. Po ogłoszeniu wyroku przez Ozyrysa zmarłego czekała jeszcze jedna ostatnia próba. Thoth musiał sprawdzić, czy zmarły rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje. Jeżeli tak, mógł przejść w zaświaty, tak zwane pola jaru bądź pola trzcin, i stać się usprawiedliwionym głosem, to znaczy zmarłym wolnym od grzechu. A jak wyglądały owe upragnienia pola jaru? Były one odbiciem naszego świata, z tą różnicą, że tam nie było trosk, nie było złości, chorób, ani żadnego nieszczęścia.
zmarłym usługiwały tak zwane ofigurki uszepti, które były wkładane do grobów w rodzaju usługi w zaświatach. Bardzo często zmarli na ścianach swoich grobów czy na papirusach są przedstawiani w zaświatach podczas pracy, najczęściej w polu, jednak praca w polu nie męczyła, a do niej zakładano najlepsze ubrania, ponieważ nie brudziły się one już podczas pracy. Pracując w polu w zaświatach, zmarły mógł doświadczyć przywileju przepłynięcia się wraz z Bogiem Re jego słoneczną barką. Poza tym zmarły doznawał wiecznej szczęśliwości, mógł dowoli wypoczywać w cieniu palm, jeść daktyle, słodki chleb, pić miód i mleko oraz piwo, niczego mu nie brakowało, oraz spędzać czas ze swoimi najbliższymi, o ile ci przeszli wszystkie próby. Czasami na wyobrażeniach sądu Ozyrysa zarówno w grobach, jak i w innetach papirusowych pojawiają się często tajemnicze symbole, prostokąt, z którego wyrasta ludzka głowa, cegła, na której ucały rodzące kobiety, figurka dziecka owiniętego w bandaże. Niektórzy twierdzą, że może to być przejaw wiary w reinkarnację. Jeżeli dusza nie przeszła pomyślnie procesu, została pożarta przez Ammut, wracała ona na ziemię. Jednak są to tylko przypuszczenia. Co ciekawe, starożytni Egipcjanie wierzyli, że zmarli mają też wpływ na ich życie, że dusze, które nie przeszły w zaświaty, mogą szkodzić żywym, a dusze, które żyją na polach trzcin, mogą mieć dobry wpływ na życie ich bliskich. Jednak o tym opowiedziałem w filmie wyjaśniającym, dlaczego starożytni Egipcjanie pisali listy do zmarłych. I w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie go i o ile temat jest dla Was interesujący, zachęcam również do subskrybowania kanału.